Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stojąc w obliczu cudu nocy betlejemskiej, pragnę z głębi serca wszystkim naszym parafianom, ofiarodawcom, dobrodziejom tego miejsca najserdeczniejsze życzenia złożyć wszystkim, którzy to nasze miejsce nawiedzają na modlitwę, uczestniczą w nabożeństwach. Niech Pan Bóg w tym świętym czasie urodzeniowym przyniesie wiele radości, pokoju serca, nade wszystko właśnie wzajemnej do siebie miłości. Bóg przychodzący na świat jest miłością i właśnie chce tą miłością obdarować każdego z nas. I niech tak będzie i z tej miłości czerpmy, ile tylko możemy, bo tej miłości Bożej tak bardzo potrzebujemy właśnie, aby później nią obogacać nasze otoczenie, w którym żyjemy. Tego Wam serca życzę, byście wszystko, cokolwiek czynicie, właśnie czynili w duchu miłości Bożej i w duchu miłości braterskiej. Nadchodzi również nowy rok, 2015 już. Mówi się potocznie szczęśliwego nowego roku, czyli błogosławionego roku. Niech ten rok będzie obfitujący w Boże błogosławieństwo, Boże łaskę. Tak właśnie w wymiarze indywidualnym, dla każdego z Was, dla Waszych rodzin, dla społeczności, w której żyjecie. Niech rzeczywiście będzie rokiem bogatym we wszelkie dobro, pomyślność dla każdego z Was, a ta pomyślność również niech po prostu będzie przez Was zdobywana właśnie w łączności z Panem Bogiem. Polecamy Was zawsze Bożej opatrzności przez przyczynę Matki Bożej, teraz przez tajemnicę również świętego Jana Pawła II, aby Pan Bóg Wam w Waszych sprawach codziennych jak najobficiej błogosławił i niech tak będzie. Szczęść Boże na ten nowy rok.